Ten odcinek powstał dzięki moim patronom. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Siemano gitarowe dziki, z tej strony Bazog, a to kolejny odcinek Graj na gitarze jak. Dzisiaj przyglądamy się sylwetce Tomo Fujita, gościa, który jest mistrzem funkowej gitary rytmicznej. Bierzcie wiosła w dłoń, zaczynamy film! Do dzisiejszej lekcji w celu rozjaśnienia mojej gitary wykorzystałem sobie Golden Legenda od Łukasza Groberta. Efekt ustawiony jest tak, żeby nie wprowadzał żadnych zniekształceń, ale żeby trochę rozjaśniał brzmienie i je nasycał, żeby było takie pełniejsze. Tomo to jeden z moich ulubionych twórców na YouTube. Jest to gitarzysta wykładający w Berklee, który uczył Johna Mayera i wielu innych supergitarzystów. Istna skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o akordy, granie rytmiczne, ale nie tylko, więc jeżeli chcecie poznać jego styl w pełni, to najlepiej po prostu go wyszukać na YouTubie, wpiszcie sobie Tomo Fujita, zasubskrybujcie kanał i bądźcie z nim na bieżąco, bo naprawdę warto. Ja niestety nie mam tyle czasu, żeby go śledzić cały czas, ale kilka smaczków z jego gry postaram się wam dzisiaj przemycić. Aby do tego, co zagrałem na początku, będą udostępnione dla wszystkich patronów, ale zanim przejdziemy do nauki tego, co zagrałem, no to kilka właśnie elementów w stylu Tomo. Przede wszystkim gitara typu Strat, nie mam takiej, ale mam PRS-a Double Cut'a z singlami. Można wykorzystywać zarówno przetwornik przy gryfie, dwa przetworniki albo przetwornik na środku, co jest ciekawe, Tomo bardzo często używa właśnie tego tutaj. To nie jest brzmienie, które mnie osobiście by się podobało. Jakoś mi się tak płasko brzmi singiel na środku. Nieważne jaką gitarę bym wpiął, zawsze mi czegoś brakuje, więc ja jestem raczej fanem tego singla tutaj, czyli przy gryfie. Brzmi zdecydowanie pełniej, cieplej i tak fajniej. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest jakiś wzmacniacz z cleanem. Ja tutaj mam Victory V40, czyli kopię Fendera. Każdy fenderowaty wzmacniacz idealnie będzie się nadawał do grania w stylu Tomo. No i co? Bardzo charakterystyczną częścią jego stylu jest wypełnianie akordów ghost notami, więc na początku wam zaprezentuję, co zagrałem, potem pokażę wam, jak to ulepszyć, a na końcu pokażę wam firmowe licki właśnie wzięte prosto z gry Tomo Fujity, więc zaczynajmy. Kawałek to Jackson 5 I Want You Back w takiej aranżacji właśnie Fujitowej, więc mamy As-dur, potem Des-dur, E zmniejszone, G zmniejszone, F mol 7, C mol 7, Des dur, As dur, B mol 7 albo B mol, jak wolicie. Potem mamy S dur i kończymy na As. Leci to mniej więcej tak. To jest jakby trzon naszego utworu, czyli te akcenty, które będziemy podkreślać. I teraz co? Między te akordy musimy powtykać ghost noty, żeby to brzmiało bardziej groove'owo, bardziej funkowo. Więc akcenty pozostają takie same, ale tu prawa ręka, włącza się tryb motora i lecimy sobie szesnastki. Raz. Trzon mamy gotowy, teraz przejdziemy do smaczków. Tomo często opóźnia akordy, czyli gra w ten sposób. O ten moment mi chodzi. Najpierw gramy poprzeczkę, szarpiemy struny, a potem dobijamy hammeronem pozostałe palce poza poprzeczką. Nie we wszystkich akordach będzie to pasowało, ale to możecie sobie prześledzić, gdzie się da to zmieścić. Ja wam zagram tam, gdzie się da według mnie i najlepiej to brzmi, czyli...
ten sposób, nie? Więc to jest bardzo ciekawa rzecz, która jeszcze bardziej napędza ten kawałek. A kolejna, już taka bardziej zaawansowana, to jest wypełniacze w postaci takich rejków. Zobaczcie. To wam pokażę może z tej perspektywy, żeby było widać i prawą, i lewą rękę, czyli... Chyba już wam coś takiego kiedyś pokazywałem w biciach cygańskich? Chyba tak, że było coś takiego, że ciągniemy sobie takiego rejka. Wygląda to następująco. Czyli po downstroke'u, downstroke i robimy takiego rejka, tylko to musi mieć określoną wartość rytmiczną, czyli nie możecie sobie tak po prostu zagrać rejka, tylko trzeba się zastanowić, jak potem wybrnąć z tego rejka, tak żeby wejść punktowo na akord, czyli... Więc trzeba troszkę nad tym posiedzieć. Często to są cztery dźwięki, 32, czyli takimi da, trda, trda. Inną formą jest wykorzystanie trioli takiej tłumionej, czyli... ta, taki te ta. Najczęściej tą triolę zaczynam w upstroke'iem, czyli up, down, up, żeby down potem był kolejnym tym uderzeniem już akcentowanym. Możecie sobie to poćwiczyć z metronomem, patrzcie w ten sposób, że włączamy metronom i ta, taki te ta, taki te ta, taki te ta. Trzeba to wgrać w łapę, to jest pamięć mięśniowa, to się ma po prostu odpalać. Teraz jeżeli pytacie, jak grać w ten sposób, żeby ugrać takie szybkie przebiegi, wypychamy nadgarstek i kręcimy przed ramieniem, czyli tutaj jest totalny flak. Robiłem już na ten temat lekcje, które to tłumaczą, jak wygląda taki ekstremalny strumming. Podlinkuję wam w opis filmu i w komentarz podpięty. Zerknijcie sobie, jak to wygląda. Czyli tutaj mamy flaka i kręcimy. To nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać, uwierzcie mi. Trzeba po prostu złapać to flow, czyli tutaj ręka jakby zwisa nam na naszym tutaj przegubie, na nadgarstku. I robi się taka troszkę delirka, jeżeli można tak to nazwać brzydko, ok? Wszystkie te smaczki artykulacyjne oczywiście zamieszczę w tabie. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapa w górę, jeżeli nie, łapa w dół. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Taby do dzisiejszej lekcji będą dostępne na grupie patronów, na Discordzie, na Facebooku i również na moim Patronite. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Cieszę się, że oglądacie moje materiały regularnie. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!